recenzję książki, która powstała na podstawie gry komputerowej. Mam tu na myśli Mass Effect. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że jestem graczem. Gram w gry komputerowe, gram w gry fabularne. Z tego prosty wniosek, że lubię fabularne gry komputerowe, czyli CRPG. I jedną z moich ulubionych gier, jeśli nie najlepszą, w którą grałem, jest właśnie Mass Effect. Mógłbym sporo opowiedzieć o samej grze. Wspaniała grafika, świetna reżyseria. To może was zdziwić, ale tak, świetna reżyseria, świetne podłożenie głosów, no i fascynująca fabuła. Natomiast nie będę mówił o grze, będę mówił o książce wydanej przez Fabrykę Słów. Wydanie jest małe. Książeczka jest o tyle poręczna, że mieści się w tylnej kieszeni spodni. Tak więc jest świetnym rozwiązaniem na wszelkiego rodzaju podróże, wycieczkę do szkoły, jazdę tramwajem, czy po prostu, jak w moim przypadku, wakacje, gdyż przez wakacje czytałem zarówno tą, jak i drugą część. Wydanie jest standardowe, książkowe, książka jest sklejona, miękka okładka. Ta moja już nosi ślady użytkowania, które pojawiają się dość często, zwłaszcza jeśli nosimy książki w tylnej kieszeni. Wydanie książkowe, widać, że stara się nawiązywać bardzo do gry. Między innymi, nie wiem, czy to uda wam się zauważyć, ale jest tutaj tak zwany lakier wybiórczy, chyba tak to się nazywa. Oj nie, chyba nie, chyba za jasne jest to tło. Jest tutaj bardzo delikatny chód, tak zwany, czyli coś, co widać przez jakieś przyrządy celownicze. Jest tutaj celownik, odległość i widać w kogo kto, że ta osoba w środku jest na celowniku. Podobnie wydana została druga część. Również jest selektywny i tu jest ten motyw heksagonalny. Nie wiem, czy uda się go pochwycić na kamerze. O, myślę, że tak. O, tu. Tu, jeśli spojrzycie w tym miejscu, to tak. Gra Mass Effect jest ładna, ma bardzo fajną stylistykę, ma swój własny styl, który łatwo powtórzyć i zarówno na okładce, jak i w samym środku udało się go powtórzyć, tak więc mam pewną ciągłość zarówno gry, jak i książki. Ok, zajrzyjmy do środka. Ponad 300 stron i może nie tyle rysunki, co drobne akcenty graficzne, które urozmaicają nieco czytanie. Mi przypadło do gustu taki pasek ładowania strony, dość ciekawy. Są również takie rozdzielacze poszczególnych rozdziałów, wątków w danym rozdziale, co powoduje, że nawet jeśli jakiś rozdział jest stosunkowo długi, jak na tą książkę, bo zasadniczo zazwyczaj rozdziały są tutaj krótkie, parę stron, paręnaście stron, natomiast jeśli ma paręnaście albo więcej stron, to zazwyczaj stosują właśnie takie przerywniki, co powoduje, że ponownie ta książka nadaje się do takiego dorywczego czytania, gdzie mamy ją sobie w kieszeni, wyjmujemy, jedziemy tramwajem, mamy kilka minut, możemy sobie przeczytać kawałek z tej historii, która tutaj się zawiera. Głównym odbiorcą tej książki, czytelnikiem, myślę, że największe szanse ma zostać osoba, która grała w grę, która już nieco wchłonęła ten świat i posiada chociażby elementarną wiedzę na temat świata gry, żeby wczuć się w tą książkę, dlatego że w tej książce bardzo mało tłumaczą. Wprowadzają opis na przykład przeciwnika, mówią, że należy do rasy Krygan i nie opisują dokładnie, jak on wygląda, jakie ma cechy, jakie ma parametry, jakie z czym i kim tak naprawdę jest.
Tak więc, żeby przeczytać tę książkę, myślę, że warto najpierw zagrać, żeby dowiedzieć się kto, co i jak ten świat wygląda, bo to, co za chwilę powiem, będzie zdecydowanie za mało, żeby zacząć swoją przygodę z Mass Effect. Mass Effect, fabularnie, to jest science fiction, oddalony w przyszłość, nie wiem który rok, ale na pewno jest to dość daleka przyszłość dla ludzi. Galaktyka jest pełna przeróżnych ras, mniej lub bardziej rozwiniętych. Większość jest humanoidalna, aczkolwiek nie wszystkie, tak więc jest ta różnorodność dość spora. Rasy nie tylko różnie wyglądają, różnie się zachowują, mają różną kulturę. Oczywiście są w tym starcia międzykulturowe, co również jest bardzo ciekawym tematem, który jest tutaj troszeczkę poruszany. No i właśnie w tym świecie ludzie, ludzkość próbuje jakoś zaistnieć i jest oczywiście taka instytucja nadrzędna, która pilnuje porządku w galaktyce, ludzie do niej należą i z gry dowiadujemy się tego, że tej galaktyce zagraża wielkie niebezpieczeństwo skądś. Nie będę zdradzał, nie będę spoilował, zagrajcie w tą grę Mass Effect, Mass Effect 1, Mass Effect 2 i już wkrótce Mass Effect 3. I jak sobie zagracie chociażby w pierwszą część, albo chociażby troszeczkę liźniecie fabuły z gry, możecie chwycić za książkę i sobie poczytać. Ponieważ tu nie jest wyjaśniony, nie opowiadają specjalnie o świecie. Tak jakby autor wręcz spodziewał się, że osoba, która chwyta za tą książkę, wie za co chwyta, zna to logo Mass Effect, grał w grę, ma wiedzę o świecie. Dzięki temu nie robi przynudnawego wstępu, tylko od razu przechodzi do wydarzeń fabuły. I wydarzenia i fabuły w tym związane są z pewną dziewczynką, Jillian, która posiada moce. Moce związane zwłaszcza z tytułowanym Mass Effect. Są to moce psi, moce telekinezy, pirotechniki, wielu różnych takich dziwnych mocy, którym są to moce umysłu, które rozwijają się u ludzi, między innymi u tej małej dziewczynki, z tym, że u niej w wyjątkowy sposób się rozwijają. I cała fabuła kręci się jakby wokół, no nie cała fabuła, ale większość fabuły kręci się wokół tej dziewczynki i osoby, która podaje się za jej ojca, który tak naprawdę pracuje dla sekretnej organizacji, którą poznajemy w grze, przeciwko której najpierw walczymy, a później jesteśmy z tą organizacją. Tak więc mamy tutaj teorię spiskową, mamy moce, mamy akcje, z tą różnicą, że tak jak w grze komputerowej, gra komputerowa jest nastawiona na akcję, akcja, akcja, akcja. Tam musi non-stop coś się dziać, tak żeby gracz miał co robić przy tej klawiaturze. W tej książce Drew Karpyshyn pozwolił sobie na inaczej potraktować ten temat. Nie pojawiają się tutaj bohaterowie z gry, nie pojawiają się tutaj, przynajmniej na razie, z tego co przeczytałem, wątki z gry w nieznacznym stopniu, albo w ogóle nie będą kolidować się z fabułą. Nie wiem jeszcze, bo nie przeczytałem całości, ta książeczka jeszcze na mnie czeka. Natomiast rozwijany jest tu zupełnie inny wątek właśnie tej dziewczynki i autor pozwala sobie na to, aby skorzystać z tego możliwości, że opowiada pewną historię i żeby bardziej się na niej skupić i przedstawić nieco psychologię bohaterów, przedstawić pewne okoliczności, pewnych wydarzeń. Również stosuje tutaj coś takiego, że równocześnie rozwijane są dwa różne wątki, które oczywiście gdzieś tam się po drodze przeplatają i spotykają i kolidują, co nie jest możliwe w grze komputerowej. Gra komputerowa jest nastawiona na jeden wątek, w którym jest który jest realizowany przez jednego bohatera i jego grupę drużynę. Tymczasem tutaj jest to normalna powieść, która pokazuje nieco bardziej kompleksowo, bardziej
fabularnie sekwencję wydarzeń, która gdzieś tam ma miejsce. Sama książka została napisana bardzo lekkim językiem, co ja bardzo cenię. Bardzo lekko i szybko się to czyta. Nie ma tutaj żadnego skomplikowanego słownictwa. Jedyne, czego się obawiam, to to, że można tutaj natknąć się na pewne terminy, które mogą nie zostać zrozumiane przez osoby, które nie grały w grę, albo grały mało uważnie. Ba, mi się również zdarzyło, że przeczytałem o kimś tam, który był rasy jakiś tam i nie potrafiłem go sobie zwizualizować w żaden sposób. Dlatego też, ale z pomocą przyszedł mi internet. Znalazłem wiki poświęcone Mass Effect, gdzie znalazłem wszystkie informacje, jakie tylko potrzebowałem na temat tej rasy, z wieloma rysunkami, z wieloma kadrami z gry oraz opisem dość szczegółowym, tak więc nawet jeśli nie graliście w Mass Effect i chcecie sięgnąć po tą książkę, to albo nie będziecie się zrażać tym, że nie wiecie, jak jakiś obcy wygląda, albo skorzystacie, rozszerzycie sobie jakby tą przygodę fabularną tej książki o właśnie poszukiwanie w internecie informacji dookreślających, doopowiadających, pokazujących ilustracje i inne multimedialne efekty. Dość ciekawy eksperyment. Jeśli chcecie spróbować, to zapraszam. Mass Effect, Drew Karpyszyn, Fabryka Słów. Polecam.